Telewizja w Polsce.pl. Gorące pytania. Naszymi gośćmi są publicyści Agnieszka Siewryniuk-Macierowska i Marek Formela. Witam Państwa ponownie. Proszę Państwa, wypowiedź Jana Pietrzaka, znanego satyryka, pieśniarza, piosenkarza w Telewizji Republika, no, wywołała prawdziwą burzę. Zanim Państwu całość tej wypowiedzi pokażemy, bo wycięto z niej fragment, który rzeczywiście wyjęty z kontekstu mógł budzić różnego rodzaju emocje, to ja najpierw Państwa zapoznam z opiniami już ludzi, którzy to widzieli, żeby mogli Państwo skonfrontować to, co oni mówią, z tym, co naprawdę powiedział Jan Pietrzak. Otóż Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich pisze: Jan Pietrzak nawołuje do mordowania uchodźców w obozach koncentracyjnych. To właśnie tak. Roman Giertych natomiast, proszę Państwa, też się do tego odniósł. Zaraz Państwu przeczytam, co on mówi. Nawoływanie przez niego do umieszczania imigrantów w obozach koncentracyjnych to przekroczenie wszelkich granic. Pan Tadeusz Kowalski, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, mówi, że Jan Pietrzak korzysta z wolności słowa, natomiast nadawca musi być ukarany za to, że nie zareagował na antenie na te słowa. No i tak to się, proszę Państwa, toczy. Rzucono się na Jana Pietrzaka straszliwie, a Jan Pietrzak w Telewizji Republika powiedział, co następuje. Tutaj mam okrutny żart z tymi imigrantami, że oni liczą na to, że Polacy są przygotowani, bo mamy baraki. Mamy baraki dla imigrantów w Auschwitz, w Majdanku, w Treblince, w Stutthofie. Mamy dużo baraków zbudowanych tu przez Niemców. I tam będziemy tych imigrantów pychanych nam nielegalnie przez Niemców. Ponieważ nielegalnie nie są ci ludzie, którzy uciekają do lepszego świata. Nielegalne są te władze, które ich wpuszczają. Czyli nielegalni są Niemcy. Ich hasło witające przybyszy było nielegalne. Bo poza traktatowe, bo niezgodne z jakimikolwiek prawami. To jest nielegalna działalność niemiecka. Powinniśmy na to się uczulić w nadchodzącym roku, bo zdaje się, że na głowę nam zaczynają bardzo wchodzić, a to mnie to denerwuje. Ja nawiążę, tak jak powiedział pan przed chwilą, no to rzeczywiście bardzo mocny żart, ale to jest też tak, że pan bardzo często mówi o swoich doświadczeniach związanych z przeżyciami z II wojny światowej. No dobrze, zanim Państwu oddam głos, to jeszcze pewien kontekst. Być może już niektórzy nie pamiętają, jak to się działo, ale tak było, tak się działo w Niemczech. Jan Pietrzak, mówiąc to, co powiedział, miał na pewno w pamięci to, co polskie media, i nie tylko polskie media, pisały swego czasu, kiedy Niemcy zmagały się z... No właśnie. Władze zakwaterowują imigrantów na terenie byłego obozu koncentracyjnego Buchenwald, Dachau. Upychają uchodźców w byłych obozach koncentracyjnych i to wtedy jakoś nie wzbudzało zbytnich emocji. Tłumaczyli Niemcy, że to prawda, to jest na terenie tych obozów, ale to są budynki, które zostały później wybudowane i tak dalej, i tak dalej. No i teraz mamy ostatnią informację. Pan Maciej Świrski, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, oświadczył, że wydał polecenie rozpoczęcia postępowania sprawdzającego w kwestii audycji Telewizji Republika, w której występował pan Jan Pietrzak. Szanowny panie redaktorze Formela, czy nie uważa pan, że zostały wytoczone armaty przeciwko wróblowi? Tak, dokładnie tak uważam. Mam w ogóle wrażenie, że wypowiedź Jana Pietrzaka stała się wygodnym rekwizytem w polskiej debacie publicznej, odwracającym uwagę od bezprawnego zamachu reżimu politycznego Donalda Tuska, Kosiniaka, Kamysza, Czarzastego i Hołowni na media publiczne. To jest próba zwekslowania dyskusji o tym, co w tej chwili w Polsce się dzieje, na autorską wypowiedź Jana Pietrzaka. Wypowiedź, jak sam zauważył, mająca charakter pewnej prowokacji opartej o wydarzenia autentyczne, bo jest w istocie faktem, że Niemcy lokowali emigrantów, których przyjmowali nielegalnie do Europy, łamiąc postanowienia traktatowe, przyjmowali w Buchenwaldzie i w Dachau. Był taki moment w alokacji, kiedy sobie władze niemieckie nie radziły ze zjawiskiem, które same sprowokowały. Więc takie przerysowanie, taka ponura wizja jest prawem satyryka, przebicie pewnej
opony poprawności, którą próbuje się otaczać w dyskusję na ten temat. Jedyne, co bym Janowi Pietrzakowi sprostował w wypowiedzi Jana Pietrzaka, to fakt, iż ci emigranci też byli nielegalni. Cała ta emigracja, cała ta wyprawa po europejskie łupy ma charakter nielegalnej operacji przemytniczo-polityczno-hybrydowo-zbrojnej niekiedy i nie ma nic wspólnego z normalną wędrówką ludzi szukających legalnie innego miejsca dla realizacji swoich pragnień życiowych. Więc to jest zjawisko pewnego bandytyzmu migracyjnego, który się pojawił na wielką skalę, który zdominował kontynent europejski, wobec którego Niemcy stali się krajem docelowym, dlatego że niemiecka polityka kanclerz Merkel stała się rodzajem... rodzajem zachęty do eksploatowania tego rodzaju działalności. To ja teraz Agnieszkę zapytam o dwie rzeczy. Nie mamy jeszcze zapowiadanej przez obecnie rządzących ustawy zabraniającej szerzenia nienawiści i mowy nienawiści, a już mamy tego typu sytuacje, więc co będzie, jeżeli rzeczywiście taka ustawa wejdzie w życie i nie będzie można no właściwie wyrażać opinii, które według tej ustawy będą nieprawomyślne albo niezgodne z prawem, to po pierwsze. A po drugie, to jest kwestia też granic wolności słowa i granic tego, co może zrobić prowadzący rozmowę. Jako osoba, która prowadzi programy na żywo, też często się zastanawiam, do jakiego stopnia mogę polemizować, czy też ingerować w wypowiedzi moich gości, czy rzeczywiście oni mają tutaj pełną swobodę, czy ja jestem od tego, żeby ich pouczać, korygować, krytykować, wchodzić z nimi w polemikę. No chyba nie taka powinna być rola dziennikarzy, dziennikarza, który prowadzi program na żywo i daje wolną rękę swoim gościom. Oczywiście jego odpowiedzialność polega na tym, że wie, kogo zaprasza i czego się może spodziewać. No ale chyba nie do końca jest takim no, nauczycielem, który z rózgą w ręku rozdaje razy tym, którzy powiedzieli coś, co może być niezgodne z tym, co powinno się mówić. Agnieszka. Ja przypomnę taką sytuację, to sprzed 2 lat, kiedy na antenie TVN-u pan Fraseniuk mówił na temat żołnierzy i strażników granicznych, że są to, prawda, jak on to powiedział, psy po prostu, tak, i tam padały jeszcze inne rzeczy. Prowadzący nie zareagował, a ja uważam, że to jest właśnie ta sytuacja, kiedy prowadzący powinien zareagować, bo jeżeli gość, jakikolwiek na antenie, zaczyna wypowiadać się w sposób wulgarny o innych osobach, jeżeli używa wulgaryzmów, to jest ten moment dla prowadzącego, kiedy powinien zareagować. Natomiast wypowiadanie własnej opinii, jakakolwiek by ona nie była i przez kogokolwiek, powinno być dozwolone. I ja powiem w ten sposób, że Jan Pietrzak nie powiedział nic jakby złego, czy w taki sposób, w jaki nie byłoby to akceptowalne. Tym bardziej, że właśnie Niemcy przesiedlali na tereny byłych obozów koncentracyjnych nielegalnych migrantów. I miał pełne prawo, by użyć takiego jakby porównania. I ja powiem więcej, nawet gdyby sąd w jego sprawie się wypowiedział, to Jan Pietrzak nie zmieni swojej opinii. Tak samo jak tutaj była, Ola, przez ciebie cytowana, jak jakiś tam wpis ośrodka monitorowania. Ja przypomnę, że ten ośrodek monitorowania na przykład mi przypisał, że ja nawoływałam do bicia dziennikarzy, bicia kogoś tam i tak dalej, kiedy ja relacjonowałam to, co usłyszałam od ludzi na proteście pod siedzibą Telewizji Polski w Białymstoku. I to są właśnie tego typu jakby przeinaczenia, nagonka jakaś, w ogóle chore zupełnie sytuacje, chore zachowanie, którego my nie możemy jakby przejść z tym do porządku dziennego. Właśnie nie. My mamy prawo wyrażać własne opinie, tak samo jak dziennikarz ma prawo przekazywać to, co przed chwilą usłyszał, czy dzień wcześniej, czy tydzień wcześniej, czy rok wcześniej, bo to jest jego też zadanie, żeby informować jakby o tym, co się dzieje. I ja przypomnę rzeczy najważniejsze jeszcze w kontekście słów Jana Pietrzaka. Przymusowe przesiedlanie ludzi, gdziekolwiek by ono nie następowało, ale przymusowe przesiedlanie ludzi jest uznawane za zbrodnie przeciwko ludzkości. I dzisiaj to, co powiedział Jan Pietrzak, że Niemcy są nielegalne, tak, są nielegalne, bo dokonują zbrodni przeciwko ludzkości, z tego względu, że będą nam i innym relokować przymusowo ludzi, którzy tutaj mieszkać nie chcą. Sobie relokowali na tereny po byłych obozach koncentracyjnych i Niemcy powinny ponieść za to konsekwencje przed ONZ-em, krótko mówiąc. Nie może tak być, jak jest. I
Cytowałam różnego rodzaju opinie i polityków i ludzi mediów, ale chciałam państwu zacytować opinię pani Anny Parafinowicz, adwokatki, która w 2010 roku założyła fundację Mam Prawo. Ta fundacja skupia się na uwrażliwianiu społeczeństwa na wszelkie przejawy przemocy, dyskryminacji lub nierównego traktowania, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientalną seksuację, wcześniejszą karalność. Trudno zarzucić pani Joanny Parafinowicz, żeby była no, jakąś entuzjastką Jana Pietrzaka. Może jest prywatnie, ale na pewno poprzez swoją działalność udowadnia, że te rzeczy, które wymieniłam przed chwilą, są dla niej ważne i w ich obronie potrafi stawać. I pani Joanna Parafinowicz dzisiaj w Business Insider powiedziała, a napisano to na stronie tego portalu: po przeanalizowaniu całości wypowiedzi stwierdzić należy, że w jej treści niewątpliwie Jan Pietrzak negatywnie odniósł się do polityki migracyjnej Niemiec, do czego jako każdy obywatel ma prawo, ale ani pod adresem narodu niemieckiego, ani imigrantów nie skierował słów, które miałyby propagować ustrój totalitarny lub wzbudzić uczucia silne niechęci, złości, braku akceptacji, wręcz wrogości do poszczególnych osób lub całych grup. No właśnie, no, mówi, że faktycznie można satyrkowi przypisać to nieprzemyślane porównanie i nie najwyższych lotów żart. To jednak co do zasady nie jest przestępstwem, ale pan Bodnar uważa, że jest i polecił prokuraturze wszczęcie postępowania w tej sprawie. Marek Formela. No, wszczęcie postępowania ma drugie dno oczywiście, bo ma ono uwikłać prywatnego nadawcę, który znajduje się poza sferą oddziaływania władzy Donalda Tuska i jego wielobarwnej koalicji. Ma służyć do utrzymywania stanu niepewności i zagrożenia i do pewnego reglamentowania też opinii na falach Republiki. No to według mnie jest rodzaj cenzury prewencyjnej, rodzaj pewnej perwersji prawniczej, którą pan Bodnar stosuje, akceptując przy okazji stanowienie czy podejmowanie decyzji na podstawie uchwał sejmowych albo szukając uzasadnienia dla podjętych działań, konstytucyjnego uzasadnienia dla podjętych działań, czyli szukanie alibi dla sprawców tych operacji, o których mówimy. Alibi szuka się głównie w środowiskach, w których popełniane są przestępstwa, więc no, nie mam zaufania do rzetelności i transparentności poczynań pana Bodnara w tej sprawie. Sprawa migracji jest sprawą, która będzie wiązała naszą wyobraźnię, nasze społeczeństwo przez nadchodzące lata. Ten rząd polski nie złożył żadnego sprzeciwu do tworzonego paktu migracyjnego. Dzisiejsza Gazeta Polska codziennie ujawnia zagrożenia, które z tym się wiążą, związane z alokacją olbrzymiej liczby migrantów wedle jakiegoś nowego systemu delegowania tych migrantów. To delegowanie, o czym Agnieszka powiedziała, jest złamaniem praw człowieka, bo jeżeli migranci wybierają się do Niemiec, do Francji czy do Włoch, a nie do Polski, to lokowanie ich w Polsce jest rodzajem przymusowego przesiedlenia. I w tej takiej metaforycznej opowieści o polityce Jan Pietrzak, drażniąc być może niektóre sumienia, dotknął rdzenia tego zjawiska, z którym Europa się w tej chwili zmaga. No, naruszył dobrą atmosferę w Saloniku, ale już tak raz było. Musimy kończyć, proszę państwa. Ja tylko myślę, że w naszym wspólnym imieniu złożę najserdeczniejsze życzenia panu Janowi Pietrzakowi, który wczoraj skończył 85 lat. Kłaniamy się nisko. Dziękujemy za pana artystyczną działalność. Życzymy dużo zdrowia i jak najdłuższych lat życia i w takiej sprawności umysłowej, jaką pan prezentuje. A ja, proszę państwa, zaproszę państwa za chwilę, za parę minut, wydanie specjalne w telewizji w Polsce.pl. Gośćmi Wojciecha Biedronia będą byli ministrowie, pan Wąsik i pan Kamiński. Bardzo zapraszam serdecznie, bo to będzie na pewno ciekawa rozmowa. A ja żegnam naszych gości, Agnieszkę Siewryniuk-Maciorowską i Marka Formelę. Bardzo państwu dziękuję. Państwu również dziękuję i do zobaczenia.